Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. Ja dzisiaj chillując sobie przy komputerze, popijając sobie elegancko yerbę, będę rozwiązywał quizy. Jakie quizy? Na same quizy. Nie wiem, PL, to nie jest reklama. W każdym razie na samych quizach jest bardzo dużo quizów zrobionych a propos Palionowa, a propos członków Palionowa i tak dalej. Więc muszę zrobić lekką aktualizację. Lekka aktualizacja, dawno nie robiłem samych quizów. I dlaczego tego nie robiłem? Dlatego, że to jest strasznie proste do zrobienia. Ale dzisiaj mnie goni czas, więc uznałem, że po prostu zrobię to, ponieważ jestem w trakcie realizowania innego bardzo fajnego filmu, który za niedługo się pojawi tutaj na kanale, myślę, że jeszcze w tym tygodniu. Więc czekajcie, bo naprawdę film jest zacny, jest cudowny, jest wykwintny. Dobra, nieważne. Film jest po prostu bardzo ciekawy, bardzo śmiesznie wyszedł, więc ostatnio zaczynam robić takie inne również filmy, takie bardziej, wiecie, montowane. Mam nadzieję, że mi się podobają, bo czułem, że muszę coś zmienić po prostu, zrobić coś troszkę inaczej, dlatego że troszkę też mniej Palionowa jest, ale spokojnie, nie rezygnujemy z Palionowa, Palionowa dalej będzie. Dzisiaj właśnie na ile procent znasz Palionowa sprawdzamy. Uwaga! Kto założy wioskę? To są tak proste rzeczy, ja czekam na to, aż zobaczę. Tak trudne pytanie, że sam nie będę znał na nie odpowiedzi. Nie wiem, czy to jest możliwe. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście, Palion. To jest... to wiadomo, kto założył wioskę, bo możliwe, że Palionka była pierwsza. A, że nie wiadomo. No nie, no Palion założył wioskę. Jakby Palionowo jest duże niż to, co teraz widzicie, było wcześniejsze, więc... To Palion zdecydowanie. W jakiej kolejności dołączyli? Okej. Palion, Bzyku, Palionka, Steve, Milky, Szczypson, Dave, Tata, Hatera, Hater. Bzyku, Palion, Palionka, Palion, Palionka, Bzyku, Dave, Szczypson, Milki, Hater, Tata, Hatera. To jest dobra odpowiedź, dobra, okej. No dobrze, czyli nie jest ze mną aż tak źle. Kto ma swój własny sklep lub miał? Okej. No to jest chyba dobra odpowiedź, bo mieliśmy właśnie my. Dobra, jest dobrze, okej, już myślałem. No był Chef Shop, był, nie wiem czy jest Milky Ware i Palion Style, który na pewno jest teraz. Teraz trochę a propos Palion Style'a możecie, o tu mam akurat, możecie wejść sobie kupić takiego breloka, patrzcie, mojego breloka macie, ja mam u siebie na kluczach, wy możecie również mieć u siebie na kluczach, serdecznie zapraszam, link jest w opisie. Teraz trochę o Palionie, ile Palion nagrał piosenek? Dobra, na pewno nagrał już więcej niż 10, ale dam 10, bo po prostu to jest widocznie stary quiz i nie wiadomo, na samej płycie, którą wydaje, jest tych piosenek 15 chyba, więc no samą płytą już nagrał więcej, nie? Ile jest osób na Palionowie bez Palionki i Steve? Okej, czyli ile jest w tym momencie? 9? 8? Nie... Ciężko powiedzieć, bo nie wiem, kiedy był ten quiz robiony. No okej, może tak być. No, no już mi się to myli. Teraz trochę o Szczypsonie. Czy Szczypson nagrywał vlogi w tym roku? No, trochę na pewno nagrywałem. Niedużo niestety i za to was bardzo przepraszam, bo plan był zupełnie inny. My dalej robimy, bo... Nie umiemy, przez to ile jest rzeczy do zrobienia, najpotężniejszy film jaki nagrałem w swojej karierze, nie mam kiedy go zmontować, naprawdę. Ja po prostu z filmu jednego wchodzę w drugi film i tak ważne jest dla mnie zrobienie filmów jakby na gaming, który chce zachować tą ciągłość i robienie regularnie filmów, że po prostu na ten vlogowy kanał odkładam to ciągle, no bo jakby wiecie, jak już tam jestem nieaktywny od 2 miesięcy, no to nic się nie stanie, jak odłożę jeszcze o tydzień i tak się ciągle to przedłuża, mimo że ja mam nagrane filmy, które mogę tam publikować, tylko po prostu nie jest to dobry moment, ale wrzesień już na pewno się coś pojawi, no mam nadzieję. Czy Milki usłyszała głos Lucyfera? Myślę, że tak. Kto został uwięziony przez demoniczną Palionkę Yetiego? Chyba został Palion, dobrze. Kto był ojcem małego Herobrina? Oczywiście Steve. Podobał ci się quiz? Tak. Dobrze. Pierwszy quiz za nami, okej. W takim razie drugi quiz. Kogo wolisz wersję Palionową? Kogo wolisz? Okej. No ja tu muszę kliknąć, że Dave'a, no bo... No jakby na samego siebie to było ten. Wygrywam z Dave'em, naprawdę? No dziękuję wam widzowie bardzo, ale dajcie też Dave'owi, żeby nie było... Wiecie, bo tu nas musicie robić porówno. Tu akurat dwóch szefów to powinno być 50 na 50. Wiecie, kogo wolisz? Palionka, Milki? Ojej, nie, ja już wiem na czym to polega. Jezu, jak to teraz wybrać? Nie. O nie, żałuję, że ten quiz kliknąłem. Żałuję, nie? Bo to nie da się tak wybrać, kogo wolisz. Jakie tam są dalej pytania? Hater czy Tata Hatera? Palionka czy Steve? Yeti czy Bzyku? No dobra. Ciężko, no w ostatnim czasie dużo nagrywałem z Emilią, ale teraz akurat ostatnie 2 dni dużo nagrywałem z Pawłem. U mnie to jest właśnie tak, że ja zależy się tego, jakby to nawet widać po filmach. Jeżeli ja z kimś w danym momencie mam lepszy kontakt, ale to jest po prostu na zasadzie, że akurat tak się zgrało,
to tę osobę w tym momencie wybieram, bo tak to jest na równo. No, w ostatnim czasie nagrałem więcej filmów z Emilią, więc wybiorę Emilię, ale teraz zaczyna się taki okres, w którym zaczynam nagrywać więcej z Pawłem, bo akurat się u niego teraz, dzisiaj na przykład pojawił się, wczoraj pojawił się film, na którym byłem i zaczynamy robić sobie takie fajne gierki i myślę, że to wam się spodoba, bo to jest naprawdę fajne, też nagraliśmy do mnie dzisiaj fajny film, który będzie znajdował, gdzie był Pajo, no była też Milki, co prawda, ale no, na razie wybiorę Milki, ale ten, okej, kogo wolisz? Tu widzowie wolą bardziej Paliona niż Milki. Okej, no to było bardziej do widzenia. Kliknęmy Emilię, też jej podbijemy procent. Dobra, kogo tu wolimy? No ja, kurczę, powiem wam szczerze, że nawet ciężko powiedzieć teraz, kogo wolę bardziej. Czy hejtera, czy tatę hejtera. No jakby oni oboje są specyficzni, ale chyba bardziej wolę tatę hejtera. Jest... Mimo swoich różnych tych, to jest śmieszne, a hejter jest tak, umilkł i znikł w cieniu swojego ojca. Tata hejtera jest, też podbijamy pracę teraz widzę. Tata hejtera, mimo że denerwuje, to czasem je rozbawia również. Kogo wolisz? Palionka Steve? No Steve był zdecydowanie geniuszem, o to jest bardzo równo. Dobra, i kogo wolisz, Yeti czy Bzyku? No Yetiego. Wow, jak to jest równo, co jest grane, jak to jest możliwe, że to jest tak równo. Yo, dobra, no nie spodziewałem się takiego wyniku. Okej, dobra, w takim razie lecimy z następnym quizem. Ile wiesz o Milki? Zobaczmy, ile wiem o Milki, jak ma na... jak ma Milki na imię? Elestyna. Nie no, Emilia. Czy Milki jest z Chipsonem w real? Nie, ale by było fajnie. O kurde. No nie. A, myślałem, że to będzie ta odpowiedź. Że byłoby fajnie, no dobra. No to nie, no bo prawda odpowiedź. Czy Milki należy do Palionowa, czy do Wojanowic? No oczywiście, że do Palionowa. Palionowa na 100%. Ile Milki ma lat? Już ma 21. Na dzień dzisiejszy ma 21. To jest błąd. Ale okej. Dobra, ten quiz mamy zrobiony. Dobrze znam Milki, mi się wydaje. O nie, znowu kogo wolisz, ale dobra, sobie idę połączenia. Okej, kogo wolisz, Dave czy Yeti? No zdecydowanie szef Dave. Wow, 100% na Dave. Co? Co tu się wyprawia? A i koniec quizu. Kocham takie quizy najbardziej. Kogo wolisz? Pum, jedna odpowiedź i do widzenia. No dobra, następne w takim razie. Jak ma na imię Chipson? Ej, no to są takie naprawdę proste, widzowie, musicie zrobić trudniejsze te quizy na tych samych quizach, bo to jest za łatwe. Czy Chipson ma zwierzaka? No oczywiście, że ma Majluś fajny taki. Jak ma zwierzaka, to jakiego? Pieska mam, piesek jest super. Jak go nazywają na Palionowie? Kurczę, wszystkie te odpowiedzi są poprawne, no ale załóżmy to, wszystko poprawne. O, no właśnie. Czy jakbym kliknął, to też by było dobrze? Chyba tak. Czy też by się na zielono zapaliło? Jaka piosenka nagrał z Dave'em? Aha, to jest quiz o mnie! Jak to przez... A, Chipsona, okej, dobra. Nagrał z Dave'em? No tak, to Stijawa. Palionowa się nazywało. Tak jest, no znam siebie, widać, perfekcyjnie siebie znam. Nie pozostawia to żadnych wątpliwości. Okej, następne. Jak dobrze znamy Dave'a? Sprawdźmy, jak dobrze znamy Dave'a. Ile ma lat? Tyle samo co ja, 22 w tym roku. Ale to było 4 miesiące temu, więc on jeszcze będzie... What?! Oba 22 lata dopiero od kilku, od pół miesiąca! Przecież to było 4 miesiące temu zrobione, to jak? Dlaczego jestem tak oszukiwany? Jak ma na imię Dave? No oczywiście, że Marek... Nie no, Dave... Znaczy Dawid. Kto mu zmienił skina na szkielet? Chyba Herobrine... Dobrze, dobrze, dobrze. O której godzinie Dave wrzuca filmiki na YouTube? No zazwyczaj jest to godzina 19. Czy Dave ma Instagrama? No oczywiście, że ma Instagrama, tak samo jak wszyscy mamy Instagrama, więc ja też was zapraszam, link jest w opisie do mojego Instagrama. Możecie wejść, zaobserwować, bądźcie tam. Czy Dave ma konto na same quizy? Ja nie mam na przykład konta, ja sobie po prostu chodzę bez konta. Więc nie wiem, no pewnie ma. Nie ma? O, no to tak samo jak ja. Z kim Dave nagrał piosenkę Palionowo? No oczywiście, że ze mną, no ale to jest za łatwe. To podobał ci się quiz? No tak średnio bym powiedział. Nie no dobra, podobał mi się. Szkoda, jeśli nie. Okej. Nie no, 6 na 8 odpowiedzi, ale co ja to powiedziałem źle? A tu z tym, to tego nie miałem. Znaczy, miałem prawo wiedzieć, ale nie wiedziałem. A tu jest błąd zdecydowanie, bo... Znaczy, teraz już nie, teraz już jest dobrze zrobione, ale to jakby... Wiecie. No, wiecie o co chodzi. Dobra, najtrudniejszy quiz o Palionowie na świecie. To jest najtrudniejszy quiz, widzowie. Najtrudniejszy. Skoro tak ktoś go nazwał, musimy w tym momencie ocenić, czy aby na pewno jest najtrudniejszy. Najpierw proste pytanie. Ile Palion ma lat? To było robione 5 miesięcy temu, zaznaczę 21, bo nadal ma jeszcze 21, więc...
Dobrze. Drugie pytanie. Kiedy powstało Palionowo? Okej. Pierwsze Palionowo, które powstało, było w 2019 roku. Jaka zła postać jest aktualnie na Palionowie? Aktualnie 5 miesięcy temu był Herobrine był 5 miesięcy temu. Kiedy Palion, Bzyku, Dave, Szczypson, Steve i Yeti wrócili ze Skyblocka na Palion? Dobra, to jest najtrudniejszy quiz na świecie. Dobra, czekajcie, muszę skupić się. Wszędzie jest odpowiedź luty, czyli to na pewno był luty, czyli nie pomoże mi to za bardzo, żeby pomyśleć, jaka była pogoda za oknem. Ale to będzie totalny strzał, jak ja to trafię, to będę mistrzuniem. Nie wiem, 17? Nie, błędna odpowiedź, postaraj się bardziej. Ale nawet nie wiem, która jest poprawna. Spróbuj ponownie. Odpowiedź źle, to trzeba lecieć od nowa. Ale jaja, dobra, lecimy. To jest faktycznie najtrudniejszy kit. Kiedy powstało Palionowo 2019? Herobrine, okej. Okay. No i w takim razie... Dobra, okej, okay, czyli 13.02. Nie wiedziałem. Jak ma na imię Milki? Elżbieta. Emilia, oczywiście. Czy tutaj w marodzeństwo? Tak. Ma brata i siostrę, okej. Okay. Jak nazywają Szczypsona? Jakie długie zdjęcie. Kanapka, tost, tości, chlebek. No tak naprawdę... Kanapka też! Paweł tak do mnie mówi. Jak ma na imię... Znaczy, czasem mówi to i kanapka razem. Jak ma na imię piesek Paliona? O Boże. No Nela. Dobra. Czy Milki ma jakiegoś zwierzaka? Kota chyba ma. Dobra. To jest najkrócej na Palionowie. Steve! Dobra, okej. Okay. Brawo, widać, że jesteś fanem, fanką Palionowa. Jest ogień! Widzowie, zrobiliśmy, a tu akurat Among Usik. Czy chcielibyście odcinek z Among Usa? Myślę, że można by było coś strzelić za niedługo. No a póki co, widzowie, kończymy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym odcinku. Myślę, że z Palionowa jestem mistrzuniem, ale zróbcie trudniejsze quizy, bo takich jak ten nam trzeba. Ten był akurat w miarę trudny.